że oni są chyba jakoś inaczej ustawieni niż powinni być. Chyba, że mamy Fred Lindgren z drugiego. Fredrik Lindgren z drugiego, Roman Poważny. A nie, wszystko tutaj się zgadza. 33 punkty mają Australijczycy. 15 najmniej Rosjanie. Zastanawiał się Edward z Krzysztofem, kiedy powinni puszczać Jokera. Czy w sytuacji Rosjan, Adam, jak sądzisz, może jeszcze się coś zmienić przy tej nie najlepszej formie Gizatulina, Gafurowa i tych rozlicznych błędach i wpadkach Griszki? No tak jak powiedział Krzysztof, ta doskonała okazja już była. No i teraz trzeba upatrywać następnego dobrego pola i dobrego układu, ale zobaczymy. Rozpoczęła się czwarta seria startów. Davy Watt wypycha tutaj rywali. Oni pięknie rozrzucili się do płotu, ale tutaj czai się za plecami Watta. Mamy tam straszną sytuację. Co tam się wydarzyło? Leży na torze. Na pewno Roman Poważny zbiera się teraz. No było tam, Tajufinden. Było tam bardzo ciasno na tym wejściu. Tu widzimy za Davy Wattem. Mocno pociągnęło Freddy Lindgrena, wykontrował motocykl, wpadł w niego Ty Wolfenden, na to wszystko wleciał Roman Poważny i wykluczony Freddy Lindgren, sprawca całego zamieszania. Aczkolwiek była to sytuacja ciężka, ponieważ... Ależ jakby... miał tutaj szczęście Ropa, że motocykl nie spadł mu tutaj na udo. Widzimy, jak trzech zawodników podążało w tą samą część toru. No i tak to się najczęściej kończy, kiedy trzech zawodników upatrzy sobie jeden punkt. Widzieliśmy, jak miękkie są motocykle żużlowe w momencie, kiedy Roman Poważny dotknął motocykla Ty Wolfendena, jego przód. Motocykla już dotykał, koło dotykało silnika, więc na pewno już z tego motocykla Ropa nie będzie mógł dzisiaj skorzystać. No i właśnie, dlatego szybko pobiegł do parku maszyn, żeby tam nadzorować pracę przy pewnie drugiej maszynie. Fredrik Lindgren, czyżby coś miał nam do powiedzenia? Jeszcze przygotowania do tej rozmowy. Freddy, it all got very tight in turn three. Yeah, it got really tight. The problem is, you know, when they wanted a track, it's only you have to be on the inside, and I kind of tried to squeeze in there, but it wasn't enough room. And I hope the other boys are okay. You had to get off the gas. I think Ty did a pretty good job to lay it down and get out of the way of hitting you. Yeah, he did really good there, but it's been practicing crashing for a while. I mean, Thursday now all about practice for Saturday, but it looks like you could get in that final. You know, it's still a few hits to go, and you know, I'm struggling a little bit. I need to get some things sorted, and one more hit to go. Thanks, Fred. Więc jeszcze kilka wyścigów, jeszcze musimy się tutaj przyłożyć, żeby awansować do finału, ale było to przepiękne określenie, że wyszła z tego w związku.